Siemanko, z tej strony Kamil i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Dzisiaj sobie zagramy w Star Wars Battlefront i tutaj wyrażę swoją opinię na temat bety, czy zakupię tę grę, czy nie. Tutaj, jak widzicie, mamy ten tryb Walker Assault, przez wielu uważany za zbalansowany i nie do wygrania przez rebeliantów, co zobaczycie na końcu. Czy tak nie do wygrania przez rebeliantów, ale pogadajmy o plusach i minusach tej całej gry. Beta już się zakończyła, więc mieliśmy tam dwa tryby. To jest ten Walker Assault, a drugi strefa zrzutu, coś takiego, nie pamiętam tej nazwy. Chodziło tam o przejmowanie kapsuł. No tutaj widzicie, jak używam AT-AT. Tutaj mamy minutę na grę w tym pojeździe. Widzicie, robi niemałe zniszczenie. A tak, teraz pogadamy o plusach, bo troszeczkę odeszłam od tematu, więc co jest plusem? Oczywiście dźwięk. Jest bardzo fajne efekty dźwiękowe, tak jak to było w filmie, nawet czasem lepsze, moim zdaniem. Co dalej? Grafika. Bardzo ładna grafika. Może dali nam takie mapy, żeby ładnie wyglądały. Zobaczymy, jak będą wyglądać inne. Ale wszystko bardzo ładnie wygląda. Szkoda tylko, że jest to 900p. Kolejnym plusem, co można dać, to interfejs. Bardzo czytelny, ładny, kolorowy. Chociaż na minus można dać to, że jest za duży. Nie ma możliwości edycji wielkości tego. Tutaj ponadto zamiast normalnej minimapy mamy coś w stylu radaru. Gdzieś już to widziałem. Nie pamiętam, w jakiej grze. Ale też jest ok. Dalej. Onet kodzie tu można uznać na plus, można uznać na minus. Trudno powiedzieć, jak to jest z tym netcodem, ale na pewno jest lepszy jak w Battlefieldzie. Chociaż zdarzają się różne sytuacje, więc wiecie. Dodatkowo jest regionalizacja. Nie mamy możliwości wyboru serwera, na jaki wejdziemy, tylko jesteśmy dorzucani do osób z regionu, czyli to jest na duży plus. Nie pojawią się nam ludzie z, powiedzmy, Japonii czy ze Stanów Zjednoczonych. Gramy w swoim regionie, dorzuca nas do serwerów w swoim regionie, chociaż będzie ciężko później grać ze znajomymi. To jest na przykład na minus. Kolejnym, co jest? Pick-upy, tak zwane. Tam widzicie, akurat przede mną jest jeden taki. No, co one nam dają? O, widzicie, tutaj akurat dostałem działko przeciwko piechocie. Różne rzeczy można dostać. Można dostać do ładowania tych kart. Tutaj widzicie w prawym dolnym rogu pod trójkątem akurat mam 0. Pojazdy, tu tam widzicie, jak Lord Vader biegnie przede mną, to też można podnieść, niestety. Znaczy niestety albo stety, chodzi mi o to, że to nie jest jakieś bonusy, tylko przypadkowo. Niektórzy będą pewnie czekać, jak już dowiedzą się, gdzie mniej więcej się respią te pick-upy, to będą czyhać tylko na nie. To jest dziwne. To jest akurat ten minus. Kolejnym plusem, no, jak już mówiłem, bohaterowie. Przepraszam, których można tam znaleźć i pobiegać sobie nimi chwilę. Oczywiście każdy bohater, tak jak w pojeździe tutaj w AT-AT, mamy określony czas w miarę
upływu tego czasu, no, ubywa nam paska. I tu zły luk mnie zabił. Ubywa nam tego paska i jak się nam pasek skończy, klękamy, powiedzmy, taka jest animacja. Dodatkowo, powiedzmy, animacje są tych bohaterów dość nijakie. Ale co tam, można się przyzwyczaić. Dodatkowo, kolejnym plusem, co jest, nie mamy tutaj takiego typowego ekranu ładowania, tylko możemy sobie swobodnie łazić po menu i ustawiać wszystko. To jest na duży plus. Czas odrodzeń. Praktycznie nie mamy żadnego, nie musimy na nic czekać, tylko zaraz po zginięciu wciskamy kwadrat, odradza nas. To też bardzo dobrze, gra jest przez to dynamiczna i szybka. Nie musimy długo czekać, tak jak na przykład w Hardline 10 sekund po zabiciu nas, na zrespienie się, rozstawienie. Możliwość gry z trzeciej osoby, powiedzmy sobie szczerze. Battlefront to nie jest FPS, tylko jest bardziej taka gra arkadowa, strzelanka z trzeciej osoby. To jest nastawienie na grę trzecioosobową. Zresztą to powiem jeszcze więcej o tym przy minusach. System kart, to co już mówiłem wcześniej. Tutaj chyba mam luka przed sobą, żeby ktoś inny zabił. System kart, czyli możemy mieć, patrzcie w prawy dolny róg. A znowu Lord, prawy dolny róg. Mamy tam do wyboru dwa gadżety, na jedną rękę i na drugą. I dodatkowego bonusa w postaci karty, jakiejś tam specjalnej umiejętności. Ja tutaj mam przynajmniej osobistą tarczę. Można jeszcze dodać coś takiego. Ion Shot to było coś przeciwko pojazdom. Zwiększające obrażenia przeciwko pojazdom. I dobrze, tylko za mały jest cooldown, czyli za szybko się odnawia wszystko. Tutaj zaraz nam robocika rozwalą. Widzę. Za mały cooldown i w niektórych momentach możemy być zasypywani granatami czy czymkolwiek innym. Tutaj akurat mam granata jednego i jetpacka. Czy jak to nazwać? Jumppack? Dobra, każdy wie, o co chodzi. Dodatkowe ciekawy system przeładowania, znaczy nie potrzebujemy tutaj, nie wymieniamy magazynków, tylko ochładzamy sobie broń, cały blaster. Tam nie wiem, czy w którymś momencie było widać, że mamy taką minigierkę. To nie wiem, czy doładuję. O, teraz. Ja na szybko przeładowałem. Jeżeli nam się to nie uda, nie trafimy w ten taki żółty punkt, to będziemy dłużej musieli czekać na ostygnięcie nam broni, a tak nam od razu ją ochładza. Dobra. No i pojazdy, to oczywiście to też na duży plus. Kolejne teraz minusy. Będąc już przy broniach, przy przeładowaniu, brak balansu broni, znaczy brak balansu. Za wszystkie są takie nijakie, wszystkie są za bardzo podobne do siebie, zobaczymy później. Tutaj jest jeżeli chodzi o ten tryb, brak balansu na tym trybie, brak balansu na tej mapie, to jest za bardzo chyba chciała oddać realia filmowe, w której to Imperium znacznie przeważało nad rebeliantami. I widzicie, jak to wyszło. Dobra, kolejnym minusem pojazdy do podnoszenia. Szkoda, że nie można ich wziąć z respa czy coś takiego. Mamy na respie ten. Odradzamy się w pojeździe i jest ok. Byłoby lepiej, bardziej nastawione na współpracę. Co tam?
odnośnie z kolei znowu trzeciej osoby, czyli posiew pocisków, nie wiem jak to nazwać, skupienie podczas strzelania z biodra i sprzymierzenia jest takie samo. Czyli możemy cały czas walić z biodra. Ponadto jest z biodra też mamy asystę przy celowaniu. Kolejny minus, to już o tym mówiłem. Cooldown gadżetów za szybko, powinien jest troszkę zwiększyć. Długi time to kill, zwłaszcza na długie odległości. Kolejny minus. Za szybka regeneracja zdrowia przy tym. Strzelam do kogoś z daleka, powiedzmy. On się chowa za górkę i później wyskakuje, zabija nas ze 100% życia. Największym błędem, jak do tej pory zauważyłem, co tu jest, spawny. Mamy tylko kilka punktów, bynajmniej tutaj na tej mapie, kilka punktów, gdzie możemy się respić, a przeciwnik może być 2 metry od nas. I tylko czekać, aż się respimy. Brak klas. Już nie potrzebujemy apteczki, amunicji, czy naprawy pojazdów. Pojazdów się nie da naprawiać. Tutaj nam zaraz pojawią walkera. To tam brak możliwości kustomizacji. Broni oczywiście. Może coś będzie inaczej. I co tu jeszcze? Kolejny minus. Składy dwuosobowe. Powinni zaimplementować 5-osobowe składy, tak jak jest w Battlefieldzie 4, byłoby ok. No, to wszystko. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli się podobał, zapraszam do lajkowania, oczywiście komentowania. Na razie, cześć.